Tym razem zajmiemy się stworzeniem własnego fanpage na Facebooku. Na pewno większość z Was już tam ma otwarte własne konto. Jeżeli ktoś go jeszcze nie posiada, to zachęcam do założenia z powodów chociażby czysto marketingowych. W tym poradniku nie będę pokazywał, jak stworzyć własny profil na Facebooku, ponieważ sprawa jest banalnie prosta i nie wymaga od nas żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy wejść na stronę facebook.com, wypełnić wymagane pola jak imię, nazwisko, płeć, gdy oczywiście jesteśmy jej pewni, i kończymy rejestrację klikając napis rejestracja. Jeżeli jednak ktoś mimo wszystko będzie miał z tym problemy lub będzie nieco zagubiony na początku, co jest zrozumiałe, zachęcam do wyszukania odpowiednich informacji w sieci. Jest tam naprawdę ogromna ilość poradników dla początkujących, prezentujących poszczególne działy i jak poruszać się po naszym profilu. Samo założenie fanpage również nie jest czynnością skomplikowaną i z tym uporamy się w miarę szybko. Tak więc zalogowałem się na mój fikcyjny profil, stworzony specjalnie na potrzeby tej prezentacji. Jak widać, nie mam tutaj za dużo znajomych, co oczywiście nie jest w tym przypadku problemem, jednak aby nie być samotnym, zaprosiłem jedną z moich koleżanek, która, zaznaczam, wcześniej oczywiście wyraziła na to zgodę. Więc co zrobić, aby założyć własny fanpage? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy: w pasku adresu, gdzie widzimy nazwę Facebook, robimy ukośnik i dopisujemy słowo page. Po zatwierdzeniu enterem przechodzimy do docelowego kreatora. Drugim sposobem dostania się do kreatora jest przejście na sam dół tablicy Facebooka i na dole mamy tak zwaną stopkę, w której znajduje się kilka ciekawych linków, między innymi informacje o Facebooku, odnośnik do utworzenia reklamy lub właśnie link prowadzący nas do kreatora. Tak więc klikamy utwórz stronę i przechodzimy do poznanego przed chwilą miejsca. I w tym miejscu mamy do wyboru 6 opcji. Wybieramy oczywiście tą, która najlepiej odda charakter naszego fanpage. Tak więc może to być strona lokalnego biznesu, firmy, organizacji, marki lub produktu, artysty, zespołu lub osoby publicznej. I w tym przypadku na przykład możemy stworzyć fanpage własnej osoby, jeżeli mamy w planach promowanie siebie, naszych umiejętności lub kwalifikacji. Dalej mamy fanpage rozrywkowy oraz strony społeczności non-profit. W moim przypadku chcę stworzyć fanpage dotyczący mojej strony internetowej, tak więc wybieram marka i produkt i z listy dostępnych opcji wybieram strona internetowa i w tym miejscu jeszcze wpisujemy nazwę naszego fanpage. Ja tutaj wpiszę dla przykładu zarabiaj 2012 . Kolejnym krokiem jest oczywiście akceptacja regulaminu, z którym warto się zapoznać, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Czytania nie jest dużo, natomiast są w nim poruszone ciekawe informacje. W tym miejscu chciałbym jeszcze coś dodać. Facebook często nie chce zaakceptować naszej nazwy. Powody bywają różne. Jednym z nich jest na przykład wpisanie nazwy naszej strony z małej litery. Błahostka, jednak warto o tym pamiętać, aby niepotrzebnie nie tracić nerwów. Klikamy rozpocznij i przechodzimy dalej. Jeżeli nie pojawiły się żadne błędy, to powinniśmy zostać przekierowani na tą właśnie stronę, którą teraz celowo ominę przez wybór opcji pomiń, ponieważ dotyczy ona dodania zdjęcia profilowego, a to zrobimy z innego miejsca. W kolejnej części konfiguracji mamy możliwość podania podstawowych informacji o naszej stronie oraz wpisanie adresu naszej witryny internetowej. Oczywiście cały profil jest fikcyjny, ale w tym przypadku wszystkie dane wpiszemy poprawnie. Wybieramy zapisz informacje. No i w tym momencie jesteśmy przeniesieni do naszego nowo utworzonego fanpage
I na dzień dobry wita nas mały pomocnik, który pokrótce, wirtualnie oprowadzi nas po całej stronie. Jesteśmy zachęcani do kliknięcia lubię to, aby, jak to umotywował Facebook, nasza nowo utworzona strona została przez nas wsparta. Dzięki temu osoby odwiedzające stronę zobaczą, że co najmniej jedna osoba już tam była. Oczywiście kliknięcie lubię to spowoduje, że wszystkie osoby, które są naszymi znajomymi, również zobaczą, że strona została przez nas polubiona. Tak więc z tego powodu, że na naszej stronie jeszcze nic nie ma, tę opcję chwilowo pominę. Kolejną wskazówką, z której chwilowo również nie skorzystamy, jest zaproszenie znajomych. Powód ten sam, który poruszyłem przed chwilą. Oczywiście w przyszłości z tej opcji jak najbardziej trzeba skorzystać. Możemy również już coś udostępnić, jakąś treść, obrazek, film, jednak tradycyjnie klikamy pomiń. Tym samym przebrnęliśmy przez to małe wprowadzenie i jesteśmy w panelu administratora, który na tę chwilę ukryjemy. Nasz fanpage ma obecnie nieco surowy wygląd, ale to się wkrótce zmieni. Teraz zaprezentuję Wam małą planszę podglądową, którą specjalnie przygotowałem na potrzeby tej prezentacji. Pokazuje ona, jakie rozmiary mają poszczególne sekcje znajdujące się na fanpage. Jest to o tyle ważna sprawa, ponieważ określa ona standardy, jakie obecnie obowiązują na Facebooku. Tak więc, jeżeli chcemy stworzyć profesjonalny fanpage, to warto się z nią zapoznać. Na razie jednak nie będziemy jej dokładnie analizować. Zrobimy to w drugiej części poradnika. Teraz jedynie co warto zapamiętać, to rozmiary głównego zdjęcia w tle oraz zdjęcia profilowego. W tej części poradnika dodamy jeszcze zdjęcie główne w tle oraz zdjęcie profilowe, aby nasz fanpage nie prezentował się tak bezbarwnie. Jak już wiemy, idealny rozmiar to zdjęcie o wymiarach 851 x 315 pikseli. Dodając grafikę o takich parametrach, mamy pewność, że będzie ona idealnie dopasowana. Tutaj wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie. Należy pamiętać, aby dodawana grafika lub zdjęcie nie przekraczało wartości 100 kB. Z tego powodu, że po przekroczeniu tego rozmiaru Facebook zastosuje własną kompresję, która może okazać się tragiczna dla dodawanego przez nas materiału. Fotografia może stać się rozpikselowaną lub rozmazaną plamą. Mimo że Facebook informuje o tym, to jednak zauważyłem, że jest to temat bardzo często poruszany na forach dyskusyjnych i sprawia kłopot dużej liczbie osób. Tak więc pamiętajmy, bezpieczny limit to 100 kB. Staramy się go nie przekraczać. Teraz dodam jeszcze zdjęcie profilowe i nasz fanpage od razu nabierze kolorów. Teraz musimy trochę poczekać, aż nam się załaduje nasze zdjęcie profilowe. Jak możecie teraz zobaczyć, zastosowałem w tym miejscu popularną ostatnią metodę łączenia zdjęcia profilowego ze zdjęciem głównym. W tym odcinku to już wszystko i zapraszam na kolejną część, gdzie zapoznamy się z dodatkowymi opcjami, dodatkami oraz sposobami, jak uczynić nasz fanpage bardziej profesjonalnym.